Mamertini. Wiem, zapewne część z Was słyszy tę nazwę po raz pierwszy. Kim zatem byli owi tajemniczy wojownicy? Pochodzili oni z Italii, spośród zamieszkujących środkową oraz południową część Półwyspu Apenińskiego, pasterskich plemion oskijskiej grupy językowej, takich jak choćby Samnici czy Kampańczycy. W IV i III wieku przed naszą erą ludy te toczyły zażarte boje z dość młodą jeszcze wtedy Republiką Rzymską, jednak wojowniczy górale znajdowali zatrudnienie także w greckich poleis, między innymi na dworze słynnego tyrana Syrakus, Agatoklesa, gdzie też zrobili największą karierę. Do ich najbardziej brzemiennych w skutki czynów należy podstępne zdobycie miasta Zankle, zwanego po łacinie Messaną, i wymordowanie jego obywateli, co nastąpiło w 289 roku przed naszą erą lub tuż po tej dacie, a także wezwanie na pomoc Kartagińczyków i Rzymian w 264 roku przed naszą erą, co skutkowało wybuchem I wojny punickiej. Historia tych przedsiębiorczych i zarazem zdradzieckich najemników z pewnością zasługuje na opowiedzenie i tym zajmę się w tym materiale. Dziękuję w tym miejscu wszystkim oglądającym, łapkującym, komentującym i subskrybującym. Specjalne podziękowania kieruję dla patronów i patronek mojego projektu. Wasze nazwiska widać teraz na ekranie. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite. Dzięki. Tymczasem zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Basen śródziemnomorski na przełomie IV i III wieku przed naszą erą roił się od wielkich potęg. W jego wschodniej części krzepły i rozkwitały hellenistyczne mocarstwa Ptolemeuszy, inaczej mówiąc Lagidów oraz Seleukidów. Pierwsze z nich z centrum w prastarym Egipcie, gdzie władali dwaj pierwsi i zarazem najwybitniejsi przedstawiciele dynastii, Ptolemeusz I Soter oraz jego syn i imiennik, Ptolemeusz II Filadelfos, z czasem rozciągnęło się także na afrykańską Cyrenajkę, Celesyrię, czyli Palestynę, i część południowej Syrii, Cypr, a także niektóre wyspy egejskie i skrawki lądów Azji Mniejszej. Jeśli zaś chodzi o monarchię Seleukidów, co prawda rozciągającą się od Anatolii aż po Persję, ale z jądrem w północnej Syrii, to władali tam inni wybitni monarchowie tego okresu, czyli Seleukos I Nikator oraz jego syn i sukcesor, a początkowo także współrządca, Antioch I Soter. Dla odmiany Półwysep Bałkański podzielony był pomiędzy kilka równie ambitnych, jednak dysponujących skromniejszym potencjałem ośrodków, na czele z antygonickim Królestwem Macedonii, gdzie rządy sprawowali tak wybitni i wojowniczy monarchowie, jak Demetriusz I Poliorketes, który po wielu burzliwych przygodach, pełnych zarówno wzlotów, jak i upadków, ostatecznie osiadł na północnych krańcach Hellady, czy jego potomek i następca, choć nie bezpośredni, to w końcu jednak dopiął swego, Antygon II Gonatas, panujący w latach 277-274, a następnie 272-239 przed naszą erą. Znaczenie przydomka władcy pozostaje niestety niejasne. Od wschodu i zachodu sąsiadowały z monarchią Antygonidów wojownicze ludy, teraz w znacznej mierze scentralizowane w ramach kolejnych dynastii hellenistycznych. Chodzi tu, rzecz jasna, odpowiednio o Traków, których najwybitniejszym władcą był Lizymach, którego potęga rozciągała się okresowo również na Epir, Macedonię czy Azję Mniejszą, a także o Epirotów, a konkretnie jeden ich odłam, przewodniczących całemu związkowi epirockiemu Mollosów, których najsłynniejszym monarchą był bez wątpienia Pyrrhus, z greckiego Pyros, czyli ognisty, władający przejściowo także Królestwem Makedonów oraz większością Sycylii. Inni Epiroci byli zdecydowanie bardziej rozdrobnieni. Na południe od tych monarchii nowego, hellenistycznego typu,
znajdowała się Grecja właściwa, usiana licznymi wojowniczymi państewkami, teraz w znacznej mierze stłamszonymi przez mocarstwowe zapędy macedońskich królów, takimi jak choćby Ateny, Korynt czy Sparta, a także powstałym w 281 roku przed Chrystusem Związkiem Achajskim. Na północy Bałkanów żywot wiodły zaś różne niesforne plemiona iliryjskie, trackie, dackie, celtyckie czy scytyjskie, a także te o mieszanym pochodzeniu. Nie mniej dynamicznie, choć jednak nie tak spektakularnie, toczyły się losy mocarstw i ludów w zachodniej części Śródziemnomorza. Areną zmagań takich potęg jak Kartagina, Syrakuzy, a później również Rzym, stała się zasiedlana przez Greków od 8 stulecia przed naszą erą, a przez Fenicjan jeszcze wcześniej, bowiem nawet przed 1000 rokiem przed Chrystusem, położona w sercu Morza Śródziemnego i bogata w zboże Sycylia. Osadnictwo fenickie, a później kartagińskie, koncentrowało się w zachodniej części wyspy, z centralnym ośrodkiem w Lilibeum, dzisiejszej Marsalii, podczas gdy Helenom przypadły tereny przybrzeżne, głównie na wschodzie. Rdzenni mieszkańcy Sycylii, podzieleni na trzy główne ugrupowania, patrząc od zachodu, byli to kolejno Elymowie, zwani także Elimianami, a dalej Sykanowie oraz Sykulowie, zostali zepchnięci przez osadników ze wschodu w głąb lądu. Sytuacja była jednak znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Sycylijscy, a także południowo-italscy Grecy, nie stanowili bowiem monolitu. Oni sami zbiorczo nazywali swoją wyspę oraz południowe krańce Półwyspu Apenińskiego Wielką, bądź też Większą Grecją, z greckiego Megale Hellas, czy też łacińskiego Magna Grecja, a to z racji na rozmiary populacji tamtejszych miast. Sycylijskie poleis, wzorem swych odpowiedników z Grecji właściwej, nierzadko toczyły ze sobą bratobójcze wojny. Do najznaczniejszych miast państw wyspy należały Syrakuzy, Katana, czyli dzisiejsza Katania, Naxos, czy też Tauromenion, dzisiejsza Tauromina, Zankle, czyli Messana, Panormos, czyli dzisiejsze Palermo, Himera, Leontinoi, czyli dzisiejsze Lentini, Kamaryna, Gela, Akragas, czy też mówiąc inaczej, Akrygent czy Selinunt, po którym dziś pozostały jedynie ruiny. Niemały wpływ miało na ten fakt pochodzenie założycieli poszczególnych poleis, które było różne w zależności od kolonizowanego obszaru Megale Hellas, a także różniące się niekiedy znacznie formy sprawowania w nich rządów. Analogiczne procesy oraz trudności miały miejsce również po północnej stronie Cieśniny Mesyńskiej, gdzie poczesne miejsce zajęły takie greckie kolonie jak Region, czy też Regium, czyli dzisiejsza Regio di Calabria, Lokry Epizefryjskie, czyli dzisiejsze Lokry, Kroton, czy też Krotona, Sybaris, Heraklea Lukańska, Metapontion, Taras, czy też Tarantum, Neapolis, czyli dzisiejszy Neapol, czy też Kume, szczycące się mianem najstarszego italskiego ośrodka miejskiego, założonego przez helleńskich osadników. Greków italskich nazywano Italiotami, sycylijskich zaś Sycyliotami. Stosunkowo niewielka odległość dzieliła Sycylię tak wówczas, jak i obecnie, od północnych wybrzeży kontynentu afrykańskiego, co umożliwiało, choć bynajmniej nie zapewniało, stały dopływ zapasów z Kartaginy do Lilibeum, czyli, jak wskazuje sama nazwa miasta, osady o libijskich czy też libofenickich korzeniach. W latach 580-265 przed naszą erą miało miejsce 8 konfliktów zwanych wojnami sycylijskimi, bądź też grecko-punickimi. Obie strony święciły w tym czasie pewne triumfy. Punijczycy na przykład w 409 roku przed Chrystusem zdobyli i przy okazji zrównali z ziemią wysunięty daleko na zachód, znajdujący się w pobliżu ich baz wypadowych Selinunt. Sycylioci z kolei
gromili kartagińskie armie, między innymi w 480 roku przed naszą erą pod Himerą czy nad Krimisos około 343-342 roku przed naszą erą. Jednak żadna z frakcji nie była w stanie przejąć kontroli nad całą wyspą. Italscy Grecy także toczyli zajadłe niekiedy walki z autochtonami, choć często także pomiędzy sobą, czego przykładem jest choćby zagłada Bogatego, lecz wedle legend zgniuśniałego Sybaris, dokonana przez kolonistów z pobliskiej Krotony, około roku 510 przed naszą erą. Heleńscy koloniści toczyli także walki z Etruskami. Do historii przeszły zwłaszcza batalie morskie pod korsykańską Alalią, około 535 roku przed naszą erą, gdzie mniej liczna flota Fokijczyków starła się z połączonymi załogami etrusko-punickimi i pomimo przekazu Herodota z Halikarnasu raczej nie zdołała odnieść zwycięstwa, choćby Pyrrusowego, a także w pobliżu Kyme w Kampanii, gdzie ponad pół wieku później, w 474 roku przed Chrystusem, mieszkańcy owej kolonii do spółki z Syrakuzanami Hierona I zdruzgotali okręty etruskie, tym razem operujące samodzielnie. Z kolei Lukanowie, inny z rdzennych ludów italskich, stanowiący część większej grupy oskijskiej, na przestrzeni V wieku przed naszą erą opanowali sybarycką kolonię w Posejdonii, zmieniając jej nazwę na Paistos, z łaciny Pestum. W kolejnym stuleciu na znaczeniu coraz bardziej ją zyskiwać Rzym, jedna ze środkowo-italskich polis i ważny członek Związku Latyńskiego, nad którym w latach 340-338 przed naszą erą przejął ostatecznie kontrolę. Nieco wcześniej Republika skierowała ostrze swojej ekspansji na południe, ścierając się z ludami oskijskimi, prowadzącymi przeważnie pasterski tryb życia i zamieszkującymi, przynajmniej początkowo, w Apeninach. Do ważniejszych plemion czy też federacji Osków należeli między innymi Sabelowie, bliscy im Samnici, notabene często uznawani za jeden z odłamów Sabelów, Kampanowie, zamieszkujący nadmorskie tereny w okolicach Kapui, czy wysunięci najdalej na południe z nich wszystkich Lukanowie. Dwa ostatnie z tych ludów podjęły ekspansję na tereny przybrzeżne, co często odbywało się kosztem italskich Greków z tamtejszych kolonii. Już wkrótce jednak to Oskowie stali się celem ataku obcych, w tym wypadku Rzymian. W latach 343-290 przed naszą erą miały miejsce trzy wojny Rzymu z owymi apenińskimi pasterzami, zwane wojnami samnickimi, od najpotężniejszych z przeciwników Republiki. W ich czasie elita legionów rzymskich składała się jeszcze z ciężko opancerzonych hoplitów, wyposażonych w brązowe hełmy, lniane pancerze, duże okrągłe tarcze argiwskie oraz około 2,5-metrowej długości włócznie i miecze. Samnici zaś, a także inni Oskowie, dysponowali lżejszym oporządzeniem, składającym się z hełmu, napierśnika, niekiedy jedynie pektorału i dużej, owalnej bądź niemal prostokątnej tarczy, a za oręż ofensywny służył im, oprócz miecza, charakterystyczny dlań oszczep. W terenach górzystych, gdzie w przeważającej mierze toczyły się działania zbrojne, nie trudno było o wpadnięcie w samnicką pułapkę, a najsłynniejszy tego typu epizod miał miejsce w roku 321 przed Chrystusem, podczas drugiej z rzeczonych wojen, toczonej z przerwami w latach 326-304 przed naszą erą. Wtedy to, nieświadomi niebezpieczeństwa legioniści rzymscy, weszli wprost w zasadzkę zastawioną na nich przez obrońców, skądinąd trudnym do zidentyfikowania, lecz na pewno mieszczącym się w środkowej części Półwyspu Apenińskiego w wąwozie kaudyńskim, nie mogąc wydostać się z otoczonego ze wszystkich stron przewężenia. Synowie Wilczycy zostali zmuszeni do przejścia pod skonstruowanym z włóczni jarzmem,
po uprzednim złożeniu całej posiadanej broni, a to wszystko wśród okrzyków urągających im zwycięzców. Na dłuższą metę jednak Toroma okazała się być triumfatorką, rzucając na kolana wszystkie okoliczne ludy italskie, a także celtyckie, do czego w ogromnej mierze przyczyniła się wiktoria jej legionów w bitwie pod Sentinum w roku 295 przed Chrystusem, odniesiona przeciwko połączonym siłom samnicko-etrusko-galijskim. Zanim to jednak nastąpiło, a także na długo po tym, Oskowie dali się poznać jako doskonali najemnicy, wykorzystywani głównie przez italskich i sycylijskich Greków w ich niekończących się lokalnych wojenkach, a także poważniejszych konfliktach, głównie tych toczonych z Kartaginą, zaś uzbrojenie oraz sztuka wojenna owych bitnych górali w niemałym stopniu wpłynęły na rozwój armii rzymskiej w dekadach następujących po upokarzającej kapitulacji legionistów w wąwozie kaudyńskim, choć znawcy tematu wskazują na jeszcze wcześniejszy termin owych modernizacyjnych tendencji w szeregach republiki. Dysponując już zarysowanym tłem historycznym, można wreszcie pokusić się o dokładniejsze omówienie spraw związanych z tytułowymi bohaterami niniejszego podcastu, Mamertynami. Pierwsze pytanie brzmi, skąd wzięła się nazwa rzeczonych najemników? Jak za Alfiusem, oskijskim historykiem z drugiego bądź pierwszego stulecia przed Chrystusem, podaje działający w drugim wieku naszej ery Sextus Pompeius Festus, określenie Mamertyni oznacza dosłownie synów, bądź też lud Mamerta, Mamersa. Imię to wykazuje znaczne podobieństwo do imienia rzymskiego boga wojny Marsa. I faktycznie, Mamert, Mamers, był jego kampańskim odpowiednikiem. Mimo, że Mamertynów znamy pod takim właśnie mianem, wszystko wskazuje na to, że bitni najemnicy przyjęli je dopiero po zdobyciu Messany, już po śmierci ich mocodawcy. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Ich ekwipunek, przynajmniej początkowo, był typowy dla pasterskich ludów środkowej oraz południowej części Półwyspu Apenińskiego. Jak już wspomniałem, składały się na niego otwarty hełm z brązu, nierzadko zdobny w pióra, również brązowy napierśnik bądź też pektorał oraz pas chroniący podbrzusze nakładany na znajdującą się na spodzie tunikę, a także wykonane również ze wspomnianego stopu nagolenniki. Oprócz tego wojowników oskijskich osłaniała w owym czasie duża, eliptyczna lub nawet niemal prostokątna tarcza, choć występowały także modele okrągłe, przywodzące na myśl tarcze hoplickie, a nawet kwadratowe. Oręż zaczepny stanowił przede wszystkim oszczep, najczęściej w kilku egzemplarzach, lecz w razie walki na krótkim dystansie na podorędziu należało mieć również miecz. Mamertyni posiadali także zapewne, jak ich kontynentalni krewniacy, oddziały kawalerii, chociaż nieliczne, to przydatne zwłaszcza w działaniach na sycylijskich równinach. Wielka kariera tych oskijskich wojowników, prawdopodobnie Samnitów oraz Kampańczyków, zaczęła się na służbie Agatoklesa, tyrana Syrakus, w latach 317-289 przed naszą erą, od 304 roku przed Chrystusem, zgodnie z ówczesnym hellenistycznym trendem, noszącego tytuł Króla Sycylii. Warto odpowiedzieć w tym miejscu na pytanie, jak wojowniczy oskijscy górale w ogóle znaleźli się na tej rozrywanej konfliktami wyspie. Małe interludium na naszkicowanie dziejów Syrakus. Owo portowe miasto, ulokowane w południowo-wschodniej części Sycylii, pomiędzy brzegiem morza a okolicznymi wzgórzami, zostało założone około 734-733 roku przed Chrystusem przez kolonistów koryńskich oraz tenejskich, którym przewodził niejaki Archias, napoły mityczny obywatel koryński.
Greckim osadnikom udało się odepchnąć w głąb lądu autochtonicznych Sykulów, a Syrakuzy z czasem założyły szereg własnych kolonii na wyspie. Zaliczyć do nich należy Akraj, Kasmenaj, Akrilaj, Heloros, a także najmłodszą spośród nich wszystkich, Kamarynę. W toku swojej długiej historii Syrakuzy doświadczały zmieniających się ustrojów politycznych. Początkowo władzę nad polis sprawowała warstwa arystokratów, jednak w 485 roku przed naszą erą kontrolę nad Syrakuzami przejął niejaki Gelon, tyran położonej nieco dalej na zachód Geli. Ów śmiały władca znacznie powiększył terytorium polis, a co więcej, wespół z ówczesnym tyranem Akragas i zarazem swoim teściem, Teronem, stał na czele połączonych sił Sycyliotów, które w 480 roku przed naszą erą dały łupnia potężnej armii punickiej w bitwie pod Chimerą. Po śmierci Gelona w 478 roku przed Chrystusem tyranem Syrakuz został jego brat Hieron, który zasłynął tym, że w 474 roku pokonał pod Kumę Etrusków. Krótkim rządom kolejnego władcy, Trazybulosa I, przyniósł kres przewrót dokonany przez członków Stronnictwa Demokratycznego. I odtąd, na 6 dekad, miasto znalazło się pod władzą swych obywateli. Wydaje się jednak, że Syrakuzy nie stanowiły klasycznej demokracji w stylu ateńskim i były zarządzane raczej na sposób republikański. W tym czasie wyspiarska polis, posiadająca dobre kontakty ze Spartą, w czasie II wojny peloponeskiej, rozgrywanej w latach 431-404 przed naszą erą, odparła dwie wyprawy Ateńczyków. Pierwszą, skierowaną głównie w celu pomocy sycylijskim sprzymierzeńcom grodu Tezeusza, odbytą w latach 427-424 przed naszą erą, oraz drugą, zdecydowanie poważniejszą, a także bardziej znaną, z lat 415-413. Niespełna dekadę po odparciu wojsk ateńskich, w roku 405 przed Chrystusem, Syrakuzy ponownie znalazły się pod rządami tyranów. Byli nimi kolejno Dionizjusz I Starszy, twórca lokalnego imperium na przeważającym obszarze Sycylii oraz na czubku italskiego buta. Syn tegoż Dionizjusz II, zwany dla odróżnienia od ojca młodszym, a także Dion, Kalipos oraz Nyzajos. Kres drugiej tyranii syrakuzańskiej położył koryncki wódz Timoleon, który przybył na Sycylię na życzenie przeciwników miejscowego ustroju, a w latach 344-337 sam sprawował władzę w Syrakuzach. Przez 20 lat po jego śmierci, do roku 317 przed Chrystusem, miasto oficjalnie znajdowało się w rękach Stronnictwa Demokratycznego. Jednak w rzeczywistości przynajmniej przez część tego okresu rządy sprawowali oligarchowie. Kres tej sytuacji położył wspomniany już wcześniej Agatokles, syn skromnego garncarza, urodzony około 361 roku przed naszą erą. Mając za sobą służbę w miejscowej armii, zdołał on zaskarbić sobie znaczną jej część i ogłosić się tyranem Syrakuz. W celu zdobycia miasta, Agatokles postanowił zaciągnąć w szeregi swego wojska licznych najemników, z których znaczną część stanowili wspomniani już Oskowie. Śmiali wojownicy opuścili stanowiące ich rodzinne strony wzgórza Samnium oraz równiny Kampanii i udali się setki kilometrów na południe, na urodzajną i spaloną żarem Sycylię. Dla przypomnienia, kilka lat wcześniej ci bitni górale zmusili Republikę Rzymską do zawarcia upokarzającego pokoju. To też w czasie, gdy Agatokles szykował się do przejęcia władzy w Syrakuzach, pozostawali praktycznie bez zajęcia. Przyznać należy, że Mamertyni spisywali się pod komendą syrakuzańskiego tyrana wyśmienicie. Nie uchroniło go to jednak od porażki poniesionej z punickich rąk w 311 roku przed Chrystusem, nad rzeką Chimerą, na południe od miejsca świetnego triumfu Gelona sprzed niemal 170 lat. W wyniku tej klęski w stanie oblężenia znalazła się sama stolica Agatoklesa, Syrakuzy. W desperackiej próbie ocalenia miasta, podjętej w kolejnym, 310 roku przed naszą erą, wojowniczy władca wylądował w północnej Afryce, w pobliżu samej Kartaginy.
Wkrótce syrakuzański korpus ekspedycyjny zadał nieprzyjacielowi pierwszą klęskę. W kolejnych latach Agatokles zdobył szereg miast na wybrzeżu punickim, a wśród nich Neapolis, Tapsus czy Hadrumetum. Jednak ostatecznie, w 307 roku przed naszą erą, poniósł dotkliwą klęskę, powracając chyłkiem na Sycylię. Pomimo finalnego niepowodzenia greckiej inwazji na Karthadaszt, żadna ze stron nie była w stanie postawić w tym konflikcie przysłowiowej kropki nad i. Wobec czego w roku 306, wiadomo jakiej ery, adwersarze zawarli pokój. W jego wyniku władza Agatoklesa i Syrakus rozciągać się miała aż po linię rzeki Halykos, w zachodniej części Sycylii. Ośmielony tym połowicznym sukcesem tyran, dwa lata później, w 304 roku przed naszą erą, ogłosił się samozwańczo królem całej wyspy, a przynajmniej tej kontrolowanej przez Greków części. Pomimo 60 na karku, Agatokles pozostawał niezwykle energicznym władcą, jednak z biegiem lat coraz częściej trapiły go choroby oraz rodzinne tragedie. Po śmierci swojego wnuka Archagatosa, prawdopodobnie spowodowanej otruciem, stanowczo nakazał on trzymać swoich synów z dala od rządzenia Syrakuzami. A co więcej, po zgonie tyrana i króla w jednym, polis miała wrócić pod władzę demokratów. I rzeczywiście, gdy w 289 roku przed Chrystusem władca opuścił ziemski padł, kontrolę nad stolicą jego lokalnego imperium przejęli obywatele. Śmierć wybitnego monarchy pozostawiła jego oskijskich najemników bez zajęcia, lecz paradoksalnie dopiero teraz, a nie podczas kampanii swego dawnego pana, Mamertyni zyskali prawdziwą sławę, a może raczej niesławę. Mimo, że służyli oni Agatoklesowi oraz Syrakuzom przez szereg lat, głównie stawiając czoła Kartagińczykom. Szczegóły ich działalności z okresu sprzed zajęcia północno-sycylijskiego miasta Zankle, po łacinie zwanego Messaną, jawią nam się raczej w słabym świetle. Jednak właśnie w jakiś czas po zgonie tyrana, być może jeszcze w 289 roku przed Chrystusem, italscy najemnicy poważyli się na krok, po którym nie mogło być już odwrotu, nie znajdując chętnych na skorzystanie z ich militarnych walorów. Wojownicy Mamerta urządzili sobie istną rejzę po wschodnim wybrzeżu Sycylii. Chronologia owych zdarzeń jest, niestety, bardzo niejasna. Zbuntowani najemnicy opanowali leżące na południu, a dotąd podporządkowane władze Syrakus, miasta Gele i Kamaryne, następnie ruszając na północ, w celu opanowania zdobytej w latach 315-312 przed naszą erą, przez Agatoklesa Messany, polis kontrolującej strategiczną cieśninę pomiędzy Półwyspem Apenińskim a Sycylią. W którymś bliżej nieokreślonym momencie, w latach 289-285, Mamertyni stanęli pod jej murami, nagabując Mesańczyków do wpuszczenia ich do środka. Jedynie przypuszczać możemy, że podstępni Oskowie powoływali się na autorytet zmarłego, nie tak dawno temu tyrana, któremu zarówno obywatele miasta, jak i oni sami wiernie służyli. Niewykluczone, że tego rodzaju argument dotarł do zdezorientowanych w obliczu politycznego bałaganu Mesańczyków, którzy po pewnym czasie dali się namówić na otwarcie bram swojego miasta. Gdy jednak Mamertyni wkroczyli do środka, prędko okazali się wilkami w owczej skórze, a mieszkańcy, łatwowierni, czy raczej zbici z pantałyka, prędko pożałowali swojej decyzji. Rządni władzy i łupów, a przy tym do bólu bezwzględni Italikowie, wymordowali najbardziej prominentnych spośród obywateli Messany, przywłaszczając sobie ich bogactwa, a także żony, a sam ośrodek czyniąc stolicą swojego zbójeckiego państewka. Sytuacja Mamertynów była tym korzystniejsza, że po drugiej stronie cieśniny mesyńskiej, w dopiero co zdobytym przez Republikę Rzymską greckim mieście Region, stacjonowała armia złożona z pochodzących z Kampanii obywateli bez prawa głosu, tak zwany Legio Campana, z łaciny Legion Kampański, której członkowie około 280 roku przed naszą erą w akcie buntu
przejęli zupełną kontrolę nad miastem. Diodor Sycylijski, grecki autor z I wieku przed naszą erą, przyrównuje ów epizod do wydarzeń, które kilka lat wcześniej rozegrały się w Mesanie. Posłuchajcie. Garnizon został wysłany do Regium przez Rzymian. Trybun Decius, kampańczyk z pochodzenia, człowiek niezwykłej zachłanności i zuchwałości, naśladował bezprawne czyny Mamertynów. Chociaż bowiem ci zostali przyjęci przez mieszkańców Mesany jako przyjaciele, przejęli kontrolę nad miastem, wymordowali mężów, każdego przy jego własnym palenisku, poślubili żony swoich własnych gospodarzy i zawładnęli majątkiem ofiar. Tak więc Decius i jego kampańczycy, mimo że wysłani przez Rzym, naśladowali dzikość Mamertynów, bo wyrżnęli obywateli, podzielili między siebie ich majątek i zajęli miasto jako łup wojenny. Mając pobratymców niejako na zapleczu, synowie Boga Wojny nie mieli się czego obawiać, o czym mogą świadczyć między innymi emisje mamertyńskich monet z okresu ich bytności w Mesanie. Do motywów powtarzających się w ich mennictwie zaliczają się między innymi postaci mitologiczne, a także sylwetki italskich wojowników oraz zwierząt. Pieniądz, który określić można mianem mamertyńskiego, wybijany był aż do drugiej połowy I wieku przed Chrystusem, choć apogeum owego zjawiska przypada, co zrozumiałe, na trzecie stulecie przed naszą erą. Ale na ile tak bezkompromisowa i butna postawa kampańskich najemników była w ogóle uzasadniona? Działając bowiem w stylu przypominającym bardziej bandę oprychów niż doświadczonych wojowników słynnego władcy, narobili sobie oni wielu wrogów. Póki jednak Syrakuzy znajdowały się w stanie wewnętrznego wrzenia, mało można było zrobić. Niewiele także dociera do nas informacji o poczynaniach Mamertynów z lat około 285-278 przed naszą erą. Właśnie bowiem w roku 278 na Sycylię przybył śmiały epirocki władca Pyrrhus, który uprzednio, zanim wylądował na wyspie, dwukrotnie gromił rzymskie legiony w otwartym polu. Po raz pierwszy stało się to w 280 roku przed naszą erą, pod Herakleą, a następnie, w roku kolejnym, pod Ausculum. Ognisty epirota, jak też go określano w nawiązaniu do rudego koloru jego włosów, lubił stawiać się w roli obrońcy wolności swoich greckich pobratymców. W Italii stanął w interesie zagrożonego ekspansją wiecznego miasta Tarentu. Teraz zaś wyruszył na bój przeciwko oblegającym wewnętrznie podzielone Syrakuzy Kartagińczykom, ówcześnie luźno współpracujących z Rzymianami. Co więcej, ramię w ramię z wojownikami Karthadaszt, przeciwko Grekom Sycylijskim i Pyrrhusowi, wojowali niesforni Mamertyni. Obwołany przez wdzięcznych Greków królem Sycylii Pyrrhus nigdy nie zapomniał zrewoltowanym najemnikom ich wrogiej postawy i jeszcze tego samego roku zepchnął swoich głównych rywali, czyli Punijczyków, aż do ich ostatniego bastionu na wyspie, Lilibeum, miasta potężnie obwarowanego i dodatkowo wzmocnionego silnymi posiłkami z Afryki, nie udało się wszakże monarsze zdobyć. Toteż zwrócił się on na północny wschód w celu przegnania krnąbrnych kampańczyków, czyli Mamertynów, z Mesany. Po drodze, już w 277 roku przed Chrystusem, władca stojących na czele Związku Epirockiego Molosów zdobył Eryx oraz Panormos. Jednak italscy najemnicy pozostali hardzi i nie dali się przepędzić. Następnie, w roku 276, Pyrrhus ponownie zwrócił się przeciwko punickiemu garnizonowi Lilibeum, znów jednak z marnym skutkiem. Tymczasem niezadowolenie wśród Sycyliotów, czyli greckich Sycylijczyków, wzrastało, a zarazem malała ich chęć dalszego finansowania przedłużających się walk. Epirota uznał zatem, że niewdzięczni wyspiarze, gdy już nie potrzebują jego obrony tak mocno, jak 3 lata wcześniej, nie zasługują również na jego względy jako króla i najzwyczajniej w świecie opuścił Sycylię. Zanim jednak Ognisty ponownie rzucił wyzwanie Rzymowi,
na wyspie dojść miało do bardzo osobliwego incydentu z udziałem molosyjskiego monarchy i mamertynów. Plutarch z Heronei, grecko-rzymski historiograf z I i II wieku naszej ery, podaje w swojej biografii Pyrrhusa, czyli w Żywotach Równoległych, jak to król Epiru odniósł ranę w swym ostatnim starciu z kampańskimi najemnikami, którzy zaczaili się na wycofujących się Helenów. Widząc, że z lekka oszołomiony w wyniku doznanych obrażeń władca wycofuje się z placu boju, pewien potężny italski wojownik jął głośno zeń szydzić. Rozsierdzony monarcha nie mógł puścić takiej zniewagi płazem, wobec czego przystąpił ponoć do indywidualnego pojedynku ze śmiałym nieprzyjacielem. Oddajmy głos samemu Plutarchowi. Rozwścieczyło to Pyrrhusa, który zawracając na przekór swoim gwardzistom, przepchnął się pomiędzy nimi. Przepełniony gniewem, umazany krwią i z wyrazem twarzy tak straszliwym, że niepodobna było mu się przyglądać. I zanim barbarzyńca ów przystąpił był do ataku, zadał mu król, dzięki potędze swego ramienia oraz niedoścignioności stali swego miecza, cios w głowę taki, że ostrze przecięło z góry do dołu ciało, na dwoje, a rozdzielone jego części opadły na przeciwne strony. W dalszym pasusie antyczny autor wspomina, że wstrząśnięci, a zarazem pełni uznania dla heleńskiego monarchy Italikowie, uznali go ponoć za istotę boską i zaprzestali dalszych utarczek z jego wycofującymi się z Sycylii wojskami. Niestety, w stoczonej w cieśninie mesyńskiej bitwie z okrętami punickimi, epiroci nie ustrzegli się klęski oraz poważnych strat, które nie pozostały bez wpływu na wynik drugiej, nieudanej wyprawy Pyrrhusa na Italię z 275 roku przed naszą erą. Mamertynom ewidentnie znów się upiekło, gdyż Pyrrhusowi nie udało się zlikwidować ich sycylijskiego gniazda, lecz już wkrótce jak spod ziemi wyrósł im nowy potężny przeciwnik. Hieron II, bo o nim mowa, w czasie inwazji Pyrrhusa na Sycylię służył w epirockiej armii jako wyższy stopniem dowódca. Jednak gdy jego mocodawca wycofał się z wyspy, on sam postanowił pozostać na miejscu, gdzie jeszcze w 275 roku przed naszą erą został wybrany na naczelnego dowódcę armii syrakuzańskiej, wygnanej z rodzinnej polis przez własnych pobratymców. Człowiek ów był niezwykłą osobistością. Choć nie ma na to kompletnie żadnych dowodów, on sam mienił się potomkiem Gelona oraz swego imiennika, Hierona I, czyli dwóch pierwszych historycznych tyranów Syrakuz, które jeszcze w 275 roku przed naszą erą udało się zręcznemu oficerowi oraz jego kompanom odbić z rąk demokratów. Utalentowany wódz szybko dał się we znaki mamertynom, rzekomo pomagając Rzymianom w odbiciu z rąk niespokojnych najemników z Legio Campana regionu, co nastąpiło w latach 271-270 przed Chrystusem. Przynajmniej tak to widzi piszący w XI-XII wieku bizantyjski kronikarz Jan Zonaras. A więc jest to, w kontekście tej opowieści, źródło cokolwiek wątpliwe. Jak należy przypuszczać, owa pomoc, jeżeli w ogóle miała miejsce, ograniczyła się raczej do wsparcia ze strony jednostek pływających. I to niekoniecznie bojowego. I chociaż nie można też zupełnie zignorować tej wzmianki, trzeba traktować ją z dystansem. Wydawało się, że okupujących Mesane Osków nic już nie jest w stanie ocalić w obliczu współpracy obu ich wrogów, Syrakuz oraz Rzymu. Tym bardziej, iż odkąd Hieron II w roku 270 bądź 269 przed naszą erą został ogłoszony tyranem Syrakuz, jego działania wymierzone w italskich łotrzyków uległy intensyfikacji. Niestety, jak wskazuje choćby Adrian Goldsworthy, autor Upadku Kartaginy, historii wojen punickich,
chronologia walk syrakuzańsko-mamertyńskich pozostaje wyjątkowo niejasna. I choć ów autor może sobie pozwolić na zbagatelizowanie wspomnianego problemu, a to z racji na przedmiot jego badań w niniejszej książce, które stanowią stricte wojny punickie, to nasze zadanie staje się przez to wyjątkowo niewdzięczne. Pozostaje nam zatem, w ślad za badaczem zresztą, umiejscowić pierwszą kampanię Hierona przeciwko Mamertynom niedługo po przyjęciu przez niego tytułu Tyrana Syrakus, zapewne w 269 roku przed naszą erą. Akcja władcy miała wyraźne zabarwienie defensywne, gdyż spodziewał się on ataku najemników na swoją stolicę i postanowił zaskoczyć ich na przedpolu, a dokładnie nad rzeką, a raczej strumieniem, Kiamozoros. Historia związana z tym starciem, choć nadzwyczaj tajemniczym, jest godna dłuższej wzmianki. Hieron zastał Mamertynów kompletnie nieprzygotowanych do stoczenia walnej bitwy. Wyrachowany tyran wpierw jednak rzucił do boju swoich najmniej pewnych najemników, poświęcając ich życie na ołtarzu interesu własnego i swojej ojczyzny. Następnie na wybitych z rytmu osków spadły główne siły syrakuzańskie. Synowie Mamerta ustąpili pola i jasnym stało się, że nie uda im się bezpośrednio zagrozić Syrakuzom, przynajmniej póki co. Jednak decydującymi dla dalszego obrotu spraw okazały się być lata 268-265 przed naszą erą. Wtedy to, w bliżej nieokreślonym momencie, Hieron postanowił wymierzyć nieprzyjacielowi potężny cios, już na jego własnym terytorium. W drodze do Messany, Syrakuzanie w sile 10 tysięcy pieszych oraz około 1500 konnych, według relacji Diodora Sycylijskiego, natknęli się na zbuntowanych kampańczyków, w sumie jakieś 8 tysięcy piechurów i garstkę, około, według Diodora, 40 jeźdźców, pod wodzą niejakiego Kiosa, przebywających w okolicach miasta Mylaj nad rzeką Longanos. Niesforni Italikowie, pomni niekorzystnego wyniku ostatniej konfrontacji, postanowili jednakże przyjąć bitwę. Hieron tymczasem ukrył za główną linią swego wojska oddział zasadzki złożony ponoć z wyselekcjonowanych do tego zadania Syrakuzan, a także dyszących rządzą zemsty dawnych obywateli Messany. Wychodzi zatem na to, że jakieś 20 lat wcześniej Mamertyni bynajmniej nie wybili ich do nogi. W efekcie zastosowanego podstępu zręczny tyran, obwołany zresztą wkrótce potem królem, rozgromił wrogie oddziały. Ocalali kampańczycy znaleźli schronienie dopiero za murami Messany. Polibiusz z Megalopolis na Półwyspie Peloponeskim, historiograf grecki żyjący w II wieku przed Chrystusem, podaje, że wojska syrakuzańskie, idąc za ciosem, opanowały niemal całą Messanę i wydawało się, że już wkrótce upadnie także miejska cytadela. Fortuna jednak po raz kolejny uśmiechnęła się do czcicieli oskijskiego boga wojny. Zagnani w kozi róg Mamertyni wysłali do Rzymu i Kartaginy poselstwa z rozpaczliwym apelem o pomoc. Jako pierwsi wkroczyli do Messany Punijczycy, wobec czego Hieron zarządził odwrót za bezpieczne mury Syrakuz. Roztropność czy defetyzm? Tego już zapewne nigdy nie będziemy pewni. Sprawa skomplikowała się jednak znacznie, gdy stopę na Sycylii postawiły także oddziały Republiki Rzymskiej, co nastąpiło w kolejnym, 264 roku przed Chrystusem. Potomkowie Romulusa byli już wówczas zdecydowani na zbrojną rozprawę z wojownikami z Kartaginy, miasta Dydony, a Mamertyni stanowili w ich polityce jedynie kartę przetargową. Kartagińska załoga Messany była nieliczna, jednak pewien niepokój mogła budzić w Rzymianach stacjonująca na wyspach Liparyjskich, położonych na północ od Sycylii, flota Punijczyków. Zresztą opanowawszy praktycznie całą Italię, na stałym lądzie na południe od Rzymu, wojowniczym potomkom Romulusa nie pozostało już nic do zdobycia. Badacze tacy jak Nigel Bagnall, Adrian Goldsworthy czy Krzysztof Kęciek uznają zatem, że kolejnym naturalnym celem ekspansji Republiki była właśnie Sycylia. Nieco inaczej zagadnienie owo postrzega John Lazenby, przyjmując za dobrą monetę argumentację Polibiusza. Historiograf rodem z Megalopolis w swoim najsłynniejszym dziele, Historiei,
wspomina o lęku Rzymian wywołanym przez kolejne sukcesy Kartaginy w walce z Sycyliotami. Co by jednak ostatecznie nie legło u podstaw decyzji Senatu o podjęciu interwencji po drugiej stronie Cieśniny Mesyńskiej. Krok ten wywołał nagłe załamanie stosunków pomiędzy Kartaginą i Rzymem, dotychczasowymi sojusznikami we walce z Prerusem, a wcześniej wieloletnimi partnerami handlowymi i, choć zdecydowanie rzadziej, wojskowymi. Mamertyni prędko opowiedzieli się po stronie interweniującej republiki, usuwając punicką załogę z Messany, a następnie łącząc siły ze swymi dalekimi italskimi krewniakami. Kartagińczycy widocznie także parli do wojny, gdyż zawarli sojusz z Syrakuzami, swoim niedawnym wrogiem. Jeszcze w tym samym 264 roku przed naszą erą, niedobitki mesańskiej załogi, wzmocnione zapewne jakimiś dodatkowymi siłami, obległy stanowiącą kość niezgody Messanę, a wkrótce dołączyli do nich wojownicy helleńscy na czele z samym Hieronem II. Sprzymierzeńcy obozowali osobno, co też postanowił wykorzystać rzymski konsul Apius Claudius Caudex, przeprowadzając żywiołowy wypad skierowany przeciwko Syrakuzanom, których jego podkomendni szybko rozgromili i zmusili do ucieczki. Podobnie legiony postąpiły niebawem i z oddziałami kartagińskimi. Wkrótce po odniesieniu pierwszego triumfu, w tej, jak się miało okazać, przewlekłej i wyczerpującej wojnie, legioniści Klaudiusza, a zapewne także ich nowo pozyskani, oskijscy sojusznicy, pomaszerowali na południe, aż pod same bramy Syrakuz. Tam wymogli na pobitym Hieronie zawarcie przymierza i wystąpienie przeciwko Kartagińczykom, jego dotychczasowym, lecz krótkotrwałym, co prawda, koalicjantom. Nawet Polibiusz, sympatyzujący przecież z rzymskimi nobilami, gani władzę republiki, jednak nie za sam fakt wystąpienia przeciwko Kartaginie, lecz za zbyt pobłażliwą jego zdaniem postawę wobec samnickich renegatów. Rzymianie długo byli w kropce, a żądanie przez Mamertynów pomocy było w oczywisty sposób pozbawione taktu. Właśnie bowiem wymierzyli oni, czyli Rzymianie, swoim współobywatelom najwyższą karę za zdradę ludu w regium. Teraz zaś udzielenie wsparcia Mamertynom, którzy dopuścili się podobnej zbrodni nie tylko w Messanie, ale i w regium, byłoby niegodziwością nie do usprawiedliwienia. Lecz będąc w pełni świadomymi tego wszystkiego, Rzymianie wiedzieli także, że jeśli nie udzielą pomocy Mamertynom, Punijczycy wkrótce zostaną panami całej Sycylii. Co by nie mówić na temat rzymskiej interwencji na wyspie w roku 264 przed naszą erą. Z pewnością okazała się ona kamieniem milowym na drodze do dalekosiężnej ekspansji republiki w basenie Morza Śródziemnego. Pierwszą wojnę punicką wygrał, choć nie bez trudu, Rzym, zyskując panowanie niemal nad całą Sycylią. Niemal, bo jeszcze przez kilka dekad, aż do II wojny punickiej, niezależność zachowały Syrakuzy. Pomimo zwycięstwa wiecznego miasta w długim i wyniszczającym konflikcie, co nastąpiło wreszcie w 241 roku przed Chrystusem, historycznych 5 minut zuchwałych kampańskich najemników dobiegło już kresu. Wraz z biegiem pierwszej wojny punickiej, Mamertyni niestety znikają z kart źródeł. Zapewne tak jak na samym początku zmagań, w czasie walk o Messanę, wspierali, przynajmniej częściowo, Republikę Rzymską. Jednak równie dobrze, niektórzy z nich mogli zaciągnąć się na służbę syrakuzańską, a nawet punicką, być może znowu w roli najemników, analogicznie jak to się stało pół wieku wcześniej w przypadku kampańczyków Agatoklesa. Na koniec tego podcastu wypada napomknąć o pewnej fundamentalnej dla poruszanego tu tematu sprawy, która jednak wszakże często umyka entuzjastom historii, a patrząc po narracji wielu opracowań, także ich autorom. Chodzi tu mianowicie o liczbę pokoleń Mamertynów zaangażowanych w wydarzenia rozegrane na Sycylii pomiędzy końcem IV wieku przed naszą erą, kiedy to pierwszy raz słyszymy o oskijskich najemnikach na służbie tyrana Syrakuz Agatoklesa.
poprzez zdobycie przez nich Messany i przybranie miana Ludu Marsa około 289-285 roku przed naszą erą, aż po ostatnią wzmiankę o nich w 264 roku przed Chrystusem, podczas początkowej fazy pierwszej wojny punickiej. Zasadną w tym świetle wydaje się konstatacja, że w ciągu pół wieku kadra kampańskich psów wojny co najmniej raz, a nie wykluczone, że nawet dwa, zostawała zastępowana przez młodszych mężczyzn, być może potomków zdobywców Messany, a także, przykładowo, zbiegłych Punijczyków, sycylijskich Greków, a nawet świeże zaciągi Italików. Sprawa ta wciąż jednak pozostaje dla nas zagadką, gdyż trzeba uczciwie przyznać, że nic o takiej wymianie pokoleniowej z tekstów antycznych źródeł nie wiemy. Cokolwiek jednak nie wydarzyło się po drodze, to faktem pozostaje, że w roku 264 przed Chrystusem słyszymy o wojownikach Mamerta jako o zwartej grupie wojskowych, po raz ostatni. Zadziorni pasterze rodem z Apeninów i terytoriów przyległych niewątpliwie zrobili wielką historyczną karierę, a pamięć o nich samych oraz o ich specyficznym stylu życia przetrwała długie stulecia, a w tej chwili śmiało można powiedzieć tysiąclecia. Jeszcze w oczach późnej republiki i wczesnego pryncypatu pewien gatunek sycylijskiego wina, wytwarzany właśnie na północno-wschodnim czubku wyspy, nosił miano mamertyńskiego. Trunek ten należał do ulubionych napojów samego Gajusza Juliusza Cezara. Z kolei mieszkańcy Messany, potem zwanej Messyną, właściwie Messiną, jeszcze długo po podboju ich rodzinnej wyspy przez rzymskie legiony, określani byli mianem mamertynów. Czy jednak jest to wskazówka, że owi niegdyś kłopotliwi dla swych sąsiadów wojownicy, po zakończeniu służby wojskowej, nadal wiedli żywot w tym właśnie mieście? Ciężko w tym miejscu o jednoznaczne wyjaśnienie wspomnianej kwestii. Dziękuję za uwagę. W tym podcaście to wszystko. Autorem scenariusza był Kamil Białas z portalu Historia Wojskowości Preindustrialnej. Ten materiał jest drugim materiałem, który zrealizowaliśmy wspólnie. Kamil napisał tekst, ja sprawdziłem, nagrałem, wyprodukowałem. Zajrzyjcie do niego na fanpage, zostawcie lajka, poczytajcie artykuły, ponieważ Kamil robi naprawdę fajną robotę. Dajcie znać, czy chcecie więcej współprac na linii. Historia wojskowości preindustrialnej, historyczny top. Ja dziękuję za uwagę, zachęcam wszystkich do oglądania innych materiałów powiązanych z tym. Na moim kanale pojawiło się kilka materiałów o wojnach punickich. Zajrzyjcie, ponieważ naprawdę w fajny sposób, przystępny, omówiliśmy jeszcze wtedy z Aleksandrem temat wojen punickich. Zapraszam serdecznie. Polecam także podcast Jak wyglądało spartańskie wychowanie, czyli Agogę w praktyce. Linki do poszczególnych materiałów znajdują się w opisie. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję patronom i patronkom oraz wszystkim tym, którzy łapkują, komentują i subskrybują. Z moim projektem idę powoli po 100 000 subskrypcji, także dziękuję za każdą, bo każda przybliża mnie do tego celu. Do usłyszenia.